Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 30 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o uzdrowieniu opętanego. Kiedy Jezus nauczał w Kafarnaum, w synagodze, kiedy Jego słowo okazuje się, że było taką ogromną mocą przekazywane, także poruszało wielu ludzi, którzy zachwycali się Słowem Bożym, to był pewien człowiek, który krzyczał w niebogłosy, a raczej zły duch przez niego starał się zagłuszyć Pana Jezusa. Pan Jezus zorientował się i powiedział do tego człowieka, a właściwie do złego ducha: milcz i wyjdź z niego. Kochani, w naszym życiu również tak jest, że Słowo Boże ma taką moc egzorcyzmowania. Kiedy Słowo Boże nas dotyka, to często zły duch w jakiś sposób stara się wierzgać i pokazywać, że tak naprawdę nie jest mu ewidentnie na rękę to słowo, aby dotarło do naszego życia, aby nas zmieniło. Jest takie przysłowie: uderz w stół, a odezwą się nożyce. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli Słowo Boże jest takie niewygodne, kiedy trafi na taki grunt kogoś, komu jest to nie na rękę, to zaczyna krzyczeć, zakrzykliwać Słowo Boże. I często również w życiu takim społecznym zdarzają się takie jakieś nagonki medialne na dobro. W momencie, kiedy jakieś dobro jest eksponowane, to natychmiast podnosi się krzyk. Gdyby na przykład było coś takiego uniwersalnego, coś takiego zwyczajnego, coś, co nie porusza, to zły duch by się tam w ogóle nie interesował. Natomiast kiedy widzi zagrożenie, w tym momencie zaczyna zakrzykiwać. Kochani, Bóg odkrywa takie przestrzenie w nas, które wymagają nawrócenia. Pan Bóg chce nas uleczyć. I żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę wymaga w Twoim życiu nawrócenia, to gdy czytasz jakieś Słowo Boże i ono wzbudza w Tobie taki niepokój, jest Ci coś niewygodnie, nie na rękę, to być może to jest właśnie to miejsce, które wymaga nawrócenia, którym powinieneś się zająć, które powinieneś oddać Panu Bogu. Kochani, Słowo Boże ma moc. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, ale również w Twoim życiu być może też przekonałeś się, że Pan Bóg dotyka Cię swoim Słowem i chce Twojej przemiany, chce Twojego uzdrowienia. Słowo Boże jest jak lekarstwo. Musisz w odpowiednich proporcjach zażyć to Słowo, żeby zaczynało w Tobie działać. Nie wystarczy mieć lekarstwa, które leży na stole. Samo patrzenie na lekarstwo czy posiadanie lekarstwa nie sprawi, że będziesz zdrowy. Podobnie samo posiadanie Pisma Świętego w domu nie sprawi, że będziesz uzdrawiany wewnętrznie dzięki temu Słowu Bożemu. Kochani, Słowo Boże powinieneś według określonej receptury i określonego dawkowania aplikować do swojego organizmu duchowego. Nie powinno być go zbyt dużo, żebyś zdążył strawić, żebyś zdążył delektować się, żeby ono przyniosło jak najlepszy owoc nawrócenia, uzdrowienia. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii najbardziej skorzystał ten opętany człowiek z tego Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że to Słowo Boże najbardziej go dotknęło. Inni po prostu zachwycali się Słowem Bożym. I na tym zachwycie się prawdopodobnie skończyło. Kiedy on został dotknięty przez Słowo Boże, to świat nie był dla niego już taki sam. On wyszedł z tej synagogi zupełnie odmieniony. Zauważcie, kochani, taki kontrast. Słowo Boże ma właściwości wyciszające, kojące, uzdrawiające. Natomiast słowo, które jest wykrzyczane przez złego ducha, ono chce zagłuszyć to wszystko. Tutaj jest spokój, cisza, bezpieczeństwo. Tutaj natomiast jest jakiś chaos, jakiś krzyk. Któż z nas lubi, jeżeli na niego się krzyczy? Lubisz, jak na ciebie ktoś krzyczy? Pewnie nikt z nas tego nie lubi. Wolimy, kiedy ktoś spokojnie do nas mówi. I tak jak Jezus dzisiaj powiedział w sposób stanowczy, ale w sposób bardzo spokojny, wyważony. I my również, kochani, kiedy będziemy podchodzić do różnych ataków złego ducha, podchodźmy bardzo spokojnie. Nie denerwujmy się. Zły duch nie ma szans z Panem Jezusem, jeśli tylko jesteśmy blisko Pana Jezusa. Chciałbym, kochani, posłużyć się, dzisiaj już nie będę powtarzał się, jeśli chodzi o działanie Pana Boga wobec złego ducha, który wyszczerza swoje kły i chce człowieka wystraszyć. Tutaj u góry znajdzie się taka zakładka, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć takie świadectwo, Słowo Boże, do którego odnosiłem się w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, to posłuchajcie tego świadectwa, w jaki sposób zły duch starał się wystraszyć ludzi, ale w momencie, kiedy byliśmy blisko Pana Boga, to nic, naprawdę nic nie mógł nam zrobić, tylko po prostu wyszczerzał kły i tyle. I myślę, kochani, że kiedy przychodzą jakieś pokusy na nas, to możemy posłużyć się tym właśnie Słowem Bożym i powiedzieć tak jak Pan Jezus: milcz i wyjdź z Niego. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Milcz.
Często zły duch stara się gdzieś tam nadawać i mówić nam, i sugerować różne rzeczy, i dawać jakieś gotowe rozwiązania. I często są to rozwiązania zupełnie nieboże, nawet nieludzkie, ale po prostu szatańskie. I dlatego mówmy chętnie, milcz, wyjdź z niego, wyjdź z tej sytuacji. Nie chcę cię tutaj, chcę, żeby Jezus zajął to miejsce, które Jemu jest właściwe. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.